Zauważyłam, że kobiety w naszej rodzinie popełniają te same błędy, że wchodzą w podobne małżeństwa, że mają podobne trudności, mimo że czasy są tak diametralnie różne i żyjemy w tak nieporównywalnych realiach, ale schemat się powtarza. Mhm. I jeszcze w momencie, kiedy rozmawiałam z nimi, to jeszcze było takie w miarę wszystko chaotyczne, ale jak sobie to rozrysowałam na schemacie, to nagle zobaczyłam, że idą takie linie. Aha. I to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. Z pokolenia na pokolenie przechodzą pewne rzeczy tylko wtedy, kiedy nie wiesz. Mhm. Kiedy nie wiesz. Kiedy nie wiesz, że na przykład każda kobieta gdzieś tam w jakiejś linii poślubia człowieka z nałogami. Mhm. Jeśli wiesz, będziesz patrzeć inaczej na kandydata. Będziesz widzieć, że może on jest taki sam i że może wcale to nie jest miłość, tylko schemat. I wtedy jesteś jakby wolny od tego. Więc ta świadomość, ta wiedza jest potrzebna i ona faktycznie pomaga w życiu. Napisałam to wtedy na podstawie tego, jak zachowują się ludzie, którzy mają takie problemy, charakteryzując ich, ale potem przekonałam się na swoim własnym życiu, że naprawdę jest to bardzo, bardzo potrzebne. Tak, i chociaż jest to i psychologia znajduje na to odpowiedzi, ale psychologia bardziej znajduje na to odpowiedzi, kiedy to dotyczy powiedzmy no, takiej najbliższej rodziny, czy też, prawda, no właśnie matki, siostry, kogoś takiego, no może jeszcze babci, która wychowała tak mamę, a mama nas tak wychowała. Natomiast to rzeczywiście, kiedy patrzy się, no właśnie znowu tam w tych ustawieniach hellingerowskich, czy innych tam też takich badaniach, które są takie troszkę ezoteryczne, możemy powiedzieć, prawda? Że rzeczywiście pewne rzeczy są jakimiś schematami, czy też byśmy mogli nadpowiedzieć pewnego rodzaju nawet jakimś fatum.